Dzień dobry, jest z nami w studio telewizji Świnoujście Mateusz Nierzejewski, witamy serdecznie, który ze Szczecina specjalnie wybrał się na 44 wyspy, żeby pochwalić się proszę Państwa tym trofeum, które stoi między nami, a jest to właśnie, Panie Mateuszu? Myślę, że to Świata w kickboxingu puchar i medal, tę najważniejszą, można powiedzieć. Myślałem, że Pan powie, że stoi przed Państwem Mistrz Świata. A, a za mną właśnie zdobyty puchar. Puchar przywieziony z Budapesztu, tak? Tak jest, z Budapesztu dokładnie z węgier. Mhm. Tam, gdzie odbywało się właśnie te mistrzostwa. Zapytam, trudno było zdobyć właśnie złoto? No, mi się wydaje, że. Wydaje mi się, że każdy zawodnik, który osiąga ten najwyższy stopień, ten najważniejszy stopień, musi stoczyć bardzo ciężkie walki. I tak właśnie było też w tym przypadku. Mm -hmm. Bardzo, bardzo ciężko. Nie był to boks, nie było to judo, nie było to karate, a? Kickboxing, czyli uderzenia, kopnięcia, akurat w tej formule, w kopnięcia poniżej pasa, również jeżeli chodzi o kopnięcia na udach, kopnięcia powyżej pasa, ciosy bokserskie. Yy, tak to właśnie wygląda w tej, w tej, w tej formule. I tego trzeba po prostu się uczyć, to trzeba ćwiczyć, czy to ma się od małego? Już w wózku pan czy w kołysce się wierzgał na wszystkie strony? Panie Mateuszu, i tak panu zostało do dzisiaj? No, może powiedzieć, że takie zacięcie też było od początku gdzieś tam też troszkę mnie nosiło, no i fajnie może to było wykorzystać, prawda? Yy -y. Na pewno się to wszystko przydało. I ile trzeba ćwiczyć, żeby zostać mistrzem? Nawet no, w moim przypadku jest to 8 lat yy, naprawdę ciężkiej pracy. I wydaje mi się, że te 8-10 lat to jest taki, to jest taki czas, gdzie właśnie, gdzie właśnie osiąga się mistrzostwo. I początek tego mistrzostwa rozpoczynał się, rozumiem, w Świnoujściu. Tak jest, tak jest. W klubie Pomorze u trenera Sławka-Bażyjczyka. E, można powiedzieć, że pierwsze kroki, gdzieś tam pierwsze, pierwsze techniki. No i później tam, gdzie mogłem, to czerpałem wiedzę, czyli jeździłem po klubach. Jeździłem po różnych miastach, dowiadywałem się ze wszystkiego, czerpałem wiedzę od innych trenerów. No i na dzień dzisiejszy tak to teraz wygląda wszystko. Mhm. Jak odebrał Pana właśnie y, y, trener y, Sławomir Barzejczyk po, po informacji, y, że ma u siebie mistrza, mistrza świata. No na pewno się cieszył i gratulował. Y, bardzo, no, bardzo się cieszył tak na, na, na 100%. Y, pierwszy telefon od kogo był? Pierwszy telefon, no wiadomo, od, od rodziców. Akurat miałem taką przyjemność, że ojciec wraz z bratem mieli, mieli okazję kibicować na żywo, byli w Budapeszcie razem ze mną. No i wiadomo, no pierwsze telefony od rodziny. Mhm. Z gratulacjami. I oczywiście coś jeszcze więcej można zdobyć oprócz Mistrzostwa Świata, to już kariera chyba się kończy. Zamknięta jest dla Pana. Yy, oczywiście ja na tym, na tym nie skończę, mam, mam jeszcze ambit ambitniejsze plany, też mnóstwo pomysłów, no natomiast można czekać jeszcze na, na Olimpiadę, która yy, gdzieś tam polski związek, który walczy o to, żeby, żeby ten kickboxing wszedł na Olimpiadę, no, na razie są to tylko plany. Jest, można powiedzieć, że jakieś tam kroki są poczynione, natomiast no musimy, musimy czekać i no czas pokaże, czas pokaże. Kickboxing to oczywiście mm... To oczywiście sport dla wszystkich, dla każdego. Mi się wydaje, mi się wydaje że tak, no, tak samo jak różne dyscypliny też sportu walki. No, jest to od początku e, kształtowanie gdzieś charakteru, pewności siebie, dyscypliny przede wszystkim. E, dopiero później na kolejnych szczeblach treningu, te, na tych etapach treningu uczymy się e, rywalizacji sportowej, gdzieś już każdy chce startować w zawodach sportowych i się konfrontować. Natomiast no, zdecydowanie sport dla każdego naprawdę. Po każdych walkach jest pan poobijany, czy bardziej przeciwnik? No jak widać, jak widać przeciwnicy, natomiast no, wiadomo, że tych kontuzji nie da, się, nie da się uniknąć, to się zdarza, jest to nieodzowny element tej, tej dyscypliny, no, natomiast udało się jakoś bez, bez większych kontuzji mm. z tego turnieju wrócić. Panie Mateuszu, kiedy się kończy, kiedy zawodnik kończy właśnie, jeżeli mówimy o kingboxingu właśnie swoją karierę? To jest jakaś górna granica wieku? Ciężko, ciężko stwierdzić. No są zawodnicy, którzy teraz aktualnie mają i po 40 lat dalej kontynuują swoją karierę sportową, yy, zawodową yy, i dają radę naprawdę na wysokim poziomie, więc mi się wydaje, że, że tylko i wyłącznie bariera wiekowa, jeżeli, jeżeli umiejętności i zdrowie pozwala, to można kontynuować cały czas karierę. Yy. Pana droga dalsza? Yy, można powiedzieć, że Gdzieś tam, jak już mówiłem, pomysłów jest masa. No taki najważniejszy z pomysłów. Na się, gorąco? Mi się wydaje, że, że gale zawodowe, gdzieś tam telewizja, żeby pokazać się większej, większej rzeszy osób. I mi się wydaje, że to, żeby coś, coś z tego sportu jeszcze uzyskać. Na razie jest to sport amatorski, więcej do tego interesu się tak naprawdę dokłada niż, niż zyskuje. No fajnie by było coś z tego jeszcze mieć. Także. No zobaczymy. Studiował pan w Szczecinie, zamierza pan również pozostać w Szczecinie, czy myśli pan o powrocie do krainy 44 wysp? Yy, na, na pewno tutaj wracam wracam yy, z uśmiechem na twarzy, można powiedzieć, za, za każdym razem jak to jestem. Natomiast no, jeżeli chodzi o, o karierę sportową, to mam zamiar się rozwijać i nie wiem, czy to na chwilę obecną będzie Szczecin. Natomiast... Mam zamiar jeździć po kraju i czerpać wiedzę z różnych klubów. No właśnie, są inne ośrodki w kraju, takie renomowane? Mm, tak, jest bardzo dużo mocnych klubów, z których można naprawdę dużo, dużo wynieść. I taki mam właśnie plan, żeby, żeby, żeby tak robić. I rozumiem, że z tym medalem te drzwi w tych klubach wszystkich renomowanych również są dla pana otwarte. Pewnie, że tak, jak najbardziej. Panie Mateusz, czego życzy się mistrzowi, jak już osiągnął aż tyle? Uff, ciężko ciężko powiedzieć teraz. E, nie wiem, może, może dalszych pomyślności też w sporcie, e, w dalszych planach, tego, tego, tego bym sobie życzył. Też. Mm -hmm. Zatem y, podtrzymuję to. Y, gratuluję jeszcze raz y, wszystkiego dobrego. I cóż, y, czekam na mistrza z kolejnym okazałym Pucharem, <coughs> i kolejnymi medalami w studiu telewizji Świnoujście. Dziękuję bardzo.